Bal góralski organizowany przez Zespół Regionalny Koniaków odbył się w tym roku po raz 25. W zabawie wzięło udział ponad 330 osób. Bal co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a bilety sprzedają się jak świeże bułeczki, przyznaje kierownik zespołu Urszula Gruszka. No jak się ludzie dali dzwonić, a pisać, a na Facebooku, a dzwonić i opadą Zbyszek narobiliśmy, gdyby było... Na 500 ludzi lokal to by było 500. I co, wszystkie bilety wyprzedaliście? Na to sztoć, sieciutko wyprzedane. Jak opowiadam, gdyby był lokal na 500 ludzi, to by było 500. No i już w tym roku jest 25. Jest szumny jubileusz. My się bardzo radujemy. Tradycyjnie w kalendarz wpisany ludzie z całej Polski. Ludzie nawet ze świata, bo my tu mieli Amerykanów, Kanadyjczyków, Irlandczyków, no ale wszystkie strony świata. Kiedyś mi Jasie Karpiel powiadał tak, nasz wielki kamrat, Jasiu Karpiel Bułeczka, mówi, powiedz mi Ulka, jak to robisz, że to już z kolei kiedyś i ten bal, i oto prugował na Podhalu zrobić Zakopanem dwa razy, ani rozmi nie wyszło. No to jak pani to robi? Ja myślę, że to Kasi Dusiczka podpowiada i ludzie radzi góralską muzykę, bo ludzie już mają przepych tych folków, nie folków, bo co było ciekawego, Roz na przykład zaprosiła takie zespoły folkowe i powiem wam, że ludzie mieli mi za złe, mówi nie przyjdziemy na rok, jak będziesz zapraszała folkowe, my chcemy typową góralską muzykę, no i też tak robimy. No i są goście. Uczestnicy balu bawili się na trzech poziomach w restauracji Dwór Kukuczka w Istebnej. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz byłem na tych balach, to zawsze było jeden problem, straszna ciasnota. Ludzie chcą folkloru, ludzie chcą się bawić przy muzyce regionalnej i ja stworzyłem jej taką okazję. Mówię, Ula, tu możemy zrobić imprezę na 350 osób. I 350 osób bawi się na trzech poziomach, gdzie jest antresola, ludzie siedzą, dwa poziomy taneczne. Oprócz tego jest 10 kapel, które Urszula zapowiada i w ogóle kierownikiem organizacyjnym, jakby tym artystycznym jest Urszula, ja jej daję lokal. Tego dnia okazji do świętowania było całkiem sporo. Oprócz jubileuszowej 25. edycji Balu Góralskiego obchodzono również 85-lecie Zespołu Regionalnego Koniaków. Gratulacje i podziękowania na ręce Urszuli Gruszki złożył m.in. wójt gminy Istebna Henryk Gazurek oraz delegacje zespołów regionalnych. Po odśpiewaniu 100 lat i wystrzale armatnim przyszedł czas na tańce. Zanim jednak goście pojawili się na parkiecie, krótki pokaz taneczny dali członkowie zespołu Koniaków. Po wznowieniu 52, ale jak my poszpyrali w tych starych kronikach, jak my pochladali, to pierwsze wzmianki i działalność zaczęła się w 32 roku. No i bardzo się z tego powodu radujemy, bo to taki... Naprawdę rdzenne. Mamy wspaniałe dziecka, wspaniałe, cudowne dzieci, tańcują szumnie, śpiewają, bo to są, my to mamy w sercu, my to mamy we krwi po prostu. Czyli są dzieci, młodzież i dorośli, tak? Są dzieci, młodzież i dorośli. A ile osób tak na dzień dzisiejszy w zespole jest? W dużym Koniakowie samej młodzieży mam około 30, a małych dziecek od 0 klasy Kajsi koło setki. Dużą atrakcją była z pewnością wizyta kolędników, czy tak zwanych połaźników, którzy rozbawili uczestników balu. Oprócz oprawy muzycznej, ważnym elementem balu góralskiego jest swojskie tradycyjne jedzenie. Nie zabrakło m.in. białej polewki, krupnioka, salcesonów, kołaczy i innych przyjemności dla podniebienia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. Oh!